Do stwierdzenia uzależnienia potrzebujemy 3 spośród 6 objawów uzależnienia. O dodatkowym warunku opowiem na końcu filmu. A jakie to są objawy? Przede wszystkim głód alkoholowy. Upośledzona kontrola nad piciem. Zespół abstynencyjny, czyli objawy abstynencyjne. Zmieniona tolerancja na alkohol. Zaniedbywania przyjemności, zachowań i zainteresowań. Oraz picie alkoholu pomimo wiedzy o jego oczywistej szkodliwości. Teraz przejdźmy do konkretnych przykładów, konkretnych objawów uzależnienia. Przeczytaj uważnie tekst z następnych slajdów. Zastanów się, pomyśl i zwróć uwagę na to, jakie objawy uzależnienia dostrzegasz u Marka. Marek rano budził się zmęczony, spojrzał na zegarek i kalendarz. Był wtorek, 7 maja. Zastanów się, co ten film wniósł dla Ciebie. Czy zauważyłeś jakieś problemy? Czy masz problem z alkoholem? A może pijesz w sposób szkodliwy? A może jesteś osobą uzależnioną? Skorzystaj z linków, które zamieścimy w opisie filmu. Prowadzą one do ankiety, w której będziesz mógł wypełnić to, co zapamiętałeś z filmu oraz przeprowadzić u siebie kilka testów przesiewowych uzależnienia. Zależnie od opcji, którą wykupiłeś, otrzymasz ode mnie interpretację swoich wyników albo możliwość konsultacji mailowej bądź w ramach spotkania online. Zapraszam Cię.